Siemanko YouTube, dzień dobry! Słuchajcie, wyszło parę nowych ciekawych informacji odnośnie naszej kochanej cywilizacji 7, mianowicie supermoce, państw, miast i punkty wpływu liderów. Te punkty wpływu sobie omawialiśmy troszeczkę na poprzednim filmie, bo Firaxis ma w zwyczaju teraz niektóre informacje wpuszczać w shortsach. Tutaj mamy pełnometrażowy film, z którego właśnie teraz przeanalizujemy. Jedziemy! Civilization 7 continues to feed us information, and this week was no different. Some mainstream news you've probably seen, but tak? Also a lot of secret stuff. O kurczę, patrz. Suzerain bonus. To mi umknęło, tak szczerze. Bonusy, które są od właśnie państw, miast. I co my tu mamy? Hillfort, allows the construction of the Hillfort Improvement. Hillforty dają 2 produkcji, też dają 3 do siły, 1 do zasięgu widzenia, 5 do leczenia naturę, do jednostek militarnych na danym heksie. A to jest takie, dobra, to jest budynek. Budynki znam, bo budynki specjalne były już w cywilizacji 6, tak? Miały tam państwa, miasta. Miasta, znaczy polski język, trudny język. Natomiast to, co tutaj widzimy, Age of Heroes Commanders earn 50% więcej doświadczenia. Na przykład, czyli będziemy mieli, słuchajcie, jakieś perki, no w tym wypadku, no dla kogo? Dla naszej cywki po prostu, tak? Ogólnie. I w momencie tak długo, najprawdopodobniej jak długo będziemy ich suzerenem. Dobra, flatbow, 1 do siły, do zasięgowych i obrężniczych jednostek za każde państwo, miasto, którym jest się suzerenem. Okej. Okay. Federatia, the training of the Federation Unit Combat. Dobra, ciekawie to wygląda. To wygląda całkiem spoko, o wiele lepiej rozwinięty system niż ten, co mieliśmy w 6, znaczy lepiej, bardziej. Hidden in YouTube Shorts or in videos on other platforms. A to jakiś inny megalit, czyli to też będzie budynek. Nudno będzie, jeżeli każde państwo, miasto będzie jakiś miało specjalny budynek. Ja bym tutaj oczekiwał osobiście czegoś bardziej egzotycznego, nie? Że dobra, ten rodzaj państw, miast na przykład daje rzeczywiście budynki jakieś specjalne, tak jak to było w 6. Nie wszystkie dawały. Niektóre tylko dawały na jakieś, znaczy ulepszenia, to były ulepszenia pól. Chociaż chyba budynki też były. Ale dobra, unique improvement. Megalit daje 2 do kultury, 1 do jedzenia za każdy rural. Za każdy adjacent rural tile. Nie wiem, co to jest rural. Nazwijmy to jest on flat terrain, dobra. Monumental architecture. Okej. Okay. Czyli dobra, widzimy, tam to było państwo miasto militarne, to jest państwo miasto kulturowe. No to możemy sobie z tego wnioskować, że tutaj też taki podział będzie. Tak jak jeszcze był tam w 6, civce ekonomiczne, tak? Militarne, produkcyjne, do wiary. No tutaj do wiary raczej nie będzie, bo zwycięstwa religijnego nie mamy. Chociaż może coś do wiary będzie. 2 do kultury za każdy monument. Za każde państwo miasto, którego jesteś suzerenem. Dostajemy darmową cifkę, jeżeli jest suzerenem City Including This one, ok. Use kolory, 1 do social. O, to jest mocne, to się wydaje bardzo mocne. Jako slot, slot do tych kart, pewnie zawsze. Let's take a look, starting with independent powers, city states, barbarians. Sankcje? Co to jest? Endeavors? Cultural exchange, ach, to jest, a, to jest chyba dyplomatyczne po prostu, tak, dobra, okej. This short, which just released on the Civ 7 no. YouTube channel, is about those independent powers. And let me show you the highlight. No, zaraz pokażesz highlight, tylko musimy sobie, befriend independent. To są właśnie punkty wpływu, te influence points. I teraz, tak, wydaj tyle, żeby być przyjacielem. To jest, kurde, nie wiem w sumie, jak mogliby się, czym mogliby to zastąpić, ale takie... flat, czyli tylko i wyłącznie zależne od punktów wpływu ilości, że wiecie, mamy tyle punktów wpływu, to mamy gwarantowane na przykład, nie wiem, sojusz z danym przeciwnikiem, z daną cywką, no to jest takie trochę słabe. Takie trochę słabe mi się wydaje, nie? Jeżeli mielibyśmy na przykład, to weźmy sobie Zefona na warsztat. W Zefonie jest ten Konkordat i tam mamy taki black market, tak to nazwijmy, nie? I możemy sobie za punkty wpływu, bo tam też taka waluta występuje, kupić jakiś surowiec, którego w danym momencie potrzebujemy lub sprzedać. Oczywiście na naszą niekorzyść, nie? W sensie kupimy sobie drożej, sprzedamy taniej, wiadomo jak to działa. Ale tam to jest rozwiązane spoko. Jeżeli chodzi natomiast właśnie, kurde, o te relacje pomiędzy cywilizacjami, zależne tylko od tego, no to tak średnio. Średnio historycznie. Firstly, we see an independent power before it's had time to form, if it can, into a city-state. And our options are either to befriend it with influence, a new yield in Civ 7, okay, or incite it to raid another civilization. But it only lasts for one turn.
And these are the only initial options, the only peaceful initial options anyway, to engage with what is at this point an independent people's camp. Here you can see what one looks like. Maybe you're choosing to fight it instead. If not, it may progress and become a city-state. And here you see you can spend again that new yield influence on promoting craft food, creating a military unit for the city-state by bolstering its military, levying one of those units, so you make it create one, and then you take control of it. Permanently, by the way. Very powerful, I've played with that. And also you can incorporate these people as a city-state no longer, instead as part of your empire. You can take over their city. Uh-huh. If, however, you choose to keep a suzerain, we also caught a quick look at what that might look like. Okay, no to sobie przeglądaliśmy na początku. Combat focus one, your commanders will earn 50% more experience, plus one combat strength to ranged and siege units for every city-state you're a suzerain of. They allow the trading of a specific land unit, and finally, again, another benefit across empire, depending on how many city-states you're the suzerain of, this time one combat strength for your infantry unit. And this is just one. Ale ciekawe, czy to jest, znaczy to się powinno skalować, nie? No bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy znaczy inaczej, zawsze zaczynamy od zera. Nie mamy żadnego państwa miasta jako suzerena, co nie? I jak bierzemy sobie na przykład to, nie wiem, co to jest za państwo miasta, ale to militarne, tak to nazwijmy. Jest tutaj napisane, że dostaniemy plus jeden do siły dla naszych zasięgowych i obrężniczych jednostek za każde państwo miasto. To rozumiem, że tak, to się wlicza, to, którego bierzemy, mamy plus jeden. I pytanie, czy to się skaluje? Wiecie, jak sobie kolejne będziemy przejmować, czy to jest tylko i wyłącznie w tym momencie, w którym to przejmujemy, w którym to bierzemy, tego perka. Nielogiczne się wydaje, żeby to się nie skalowało, ale wiecie, różnie tutaj w tych głowach deweloperów jest. No? Just one city state. I feel like they're back in Civ 7 and they are better than ever. Let's take a look at another one with the suzerain bonus, this time more cultural. It allows the construction of a specific improvement, granting culture and food for adjacent rural tiles, extra culture to monuments for each city state you're a suzerain of, as well as plus 5% production down the bottom there towards constructing wonders for each city-state suzerain. Finally, receive a free civic when you become one, and just overall, good benefit. Plus one poly... No kurde, porównajcie sobie perki te do perków tamtych, nie? Jeszcze oczywiście zakładając, że chcecie mieć zwycięstwo kulturowe, no ale to się wydaje oczywistym wyborem wtedy. Policy slot, social policy slot. These seem very strong to me. I have some opinions on them as well. I'll share it at the end of the video. Kurwa, nawet nie tylko do kulturowego, bo sam nie wiem, czy bym nawet nie brał tego kulturowego państwa miasta zamiast tego militarnego, tylko i wyłącznie przez tego perka, który daje slota. Niezależnie od tego, jakie bym sobie zwycięstwo obrał. My brief time playing Civ 7. And finally, again, I'd just like to highlight that this information, as well as some future stuff, is available on the Civ 7 channel. No. Through their shorts, or perhaps through a reveal like this, a Machiavellian reveal, most certainly. You may have seen it already, but there are some extra information around the edges and again some new shorts that I think help to paint a full picture for what is a diplomatic and economic leader available in Civilization 7, perhaps Italian, though we haven't seen a Civ yet. Their leader agenda... Szybki recap. Lubi liderów, którzy są związani z wojnami, którzy prowadzą wojny, tylko nie z nim. Likes leaders who are involved in many wars, except when they're against him. Fair enough. But that's not really the focus here, to be honest. It's the juicy stuff buried here. O. Plus three influence. Ale to, ja o tym mówiłem na filmie, który był jemu poświęcony, ale też to tutaj przypomnę, dla nowych odbiorców, czyli was, to jest jebane gówno przerąbane. No broken shit. Na pierwszy rzut oka, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak myślę, dostaje 50 golda za każdą epokę, w momencie, jeżeli jego dyplomatyczna akcja, którą proponuje innej cywilizacji, jest zaakceptowana, albo 100 golda, jeżeli jest odrzucona. I teraz, jeżeli można tym sobie manipulować w ten sposób, że to nie jest ograniczone w żaden sposób na turę, w sensie inaczej, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie ograniczone naszymi punktami wpływu, czyli że w jednej turze możemy sobie puścić, nie wiem, za 500 na przykład tych punktów wpływu, za całą pulę, jaką tylko zbieraliśmy, no to jest to broken. Jeżeli możemy nadal dalej manipulować tym w ten sposób, że wiemy, że dana ciwka, czy dany lider po prostu odrzuci naszą propozycję, no to sobie możemy łatwo farmić golda, nie? Per age, gaining 50 gold per age,
when his diplomatic actions, proposals, and we'll talk more about those in a minute, are accepted, or 100 when they are rejected. Does this not to you feel like a way to farm gold, influence out of the AI? Does this just not seem an exceptional way to give them a bad deal? No i formalne wojny może sobie wywoływać kiedy chce, bez żadnych tutaj tych minusów, nie? Bez żadnych kar. And get some yield out of them, I don't know. This thing is also very important, by the way. You can levy troops from city-states that you are not the suzerain of. So that stuff that we were talking about before, where you use influence to levy troops, you can just do it from city-states. You don't have to be their suzerain. And again, this is something that I've played with. And again, at least in the very early build, and granted, not a lot of playtime with it build of Civ 7, it was very strong. So if you can just do this across the board, that seems very good to me. But my personal opinions aside, let's return. A nie wiem, zauważyliście, że w ogóle żaden z liderów nie ma specjalnych budynków? I to jest właśnie związane z tym, że mamy dynamiczne cywilizacje, stety lub niestety. Bo tak, każdy z tych liderów ma te... A nie, dobra, bo jeszcze oni będą mieli tam jakieś te drzewka potem tych rozwoju, jak będziemy przychodzić do kolejnych epok, coś takiego. To może tamto gdzieś będzie. Ale jeżeli chodzi o budynki, wydaje mi się, że nie. Że budynki będą ściśle tylko i wyłącznie związane z Steve'kami. And to the end of the trailer where we caught a glimpse of a building. And if you follow along on X, maybe White YouTube Tower. Actually I think this was, then this will look familiar to you. There was a short released about this wonder. Take a listen, it's wonderful. Civilization 7, constructing the White Tower actually adds to the happiness of your citizens. You can gain +4 happiness in this settlement for every Civ unique tradition slotted into your government. There you go. Civ unique traditions provide extra happiness, which will lead to celebration. Wiecie, no, graficznie to jest to dojebane po prostu do granic możliwości, nie? No, to nawet nie ma do czego porównywać i z tym nie ma co handlować, nie ma co dyskutować. No graficznie, cyfka, oczywiście kreska może się nie podobać. Ja to jasne rozumiem, ale nie można powiedzieć, że to nie jest jakby, nie wiem, szczegółowe, dojebane. No jest, po prostu jest to dobrze, wykurwiście dobrze zrobione graficznie, no. Nie mówię o kolorach. Kolory, mówię kreska, spoko. Możecie lubić takie kolorowe, możecie lubić bardziej takie poważne, jak to Civ 5 jest zawsze brane na warsztat, ale jeżeli chodzi o detale i to, jaki jest poziom tutaj graficznie zaprezentowany, no to jest najlepszy ze wszystkich części. And in turn, whatever effect your government type may have in Civ 7. A little bit complicated with... To ujęcie, dojebane, no nawet tu żyrafę sobie widać to. No to ślicznie to wygląda. Pytanie, czy w ogóle będzie, grając w grę, będziemy sobie tak kamerę ustawiać. Steps involved there, but long story short, there's a little bit more background available. A oczywiście może się okazać też, że jednostki na przykład mogą być nieczytelne w niektórych momentach, tak? Jak będziemy mieli zrzutu z góry, wszystko. Well, to that trailer than what met the eyes. Another video that was released this time on X was just a little look at the Normans, what they offer, kind of this wee cinematic no, overview. Też omawialiśmy na innym quality, video. Again, uploaded to X, re-uploaded here, I'm sorry, but... If we take a look at the Civilization 7 website, we can also get more information about the Normans, a civilization that we'll be able to play again as a reminder in Civ 7's second age. Wiecie, ja wam tutaj gdzieś dam adnotację do tego filmu mojego poprzedniego, ale long story short, to jest Civka nastawiona na obronę, coś jak Tamara z Civki 6. The Age of Exploration. You can see that the Unique Quarter provides a free cavalry unit once it's built. The building gains happiness if it's mury, rough and counts as a fort. And finally, another building, which gives culture adjacency with walls and again counts as a fort. Their unique settler, when a town is made, gives it one of those walls, and that cavalry unit that you get for free has increased combat strength against units with less movement. Their overall benefit is that land units receive an increased movement. Wait, oh, whoa, where did that go? Bring that back, thank you. Land units receive increased movement when embarked and also adjacent to coast. Receive more combat strength. So, when they're in the ocean or adjacent to coast, you'll have greater strength. And that rounds out their part, except for the fact that here you can see their civic trees, of course, unique to their culture. And as a reminder, with that tower we were looking at before, could provide some extra happiness if you manage to build that. But more broadly, these are civic policies unique to their civ. So, everything that we've learned this week has, in my opinion, been broadly related to these, the independent people. Influence, no, not to... city-states, and how these mechanics interact more broadly. It's the underlying theme that I can see. We haven't seen a lot of gameplay from Independence. Na to czekam.
Szczerze, te supermoce, czy tam mechanika państw miasta, jak będzie działała, jak jest rozwinięta, no to chyba do tej pory to jest najlepszy news, taki innowacyjny z tych wszystkich, jeśli mam być szczery. Apart from what you just bo one wymagały saw. Wręcz However, tego, znaczy, I have prosiły się o to, żeby rozwinąć. Thanks to my one brief 3 or 4 hour early hands-on with Civ 7 earlier this year. You can see the kind of interactions that influence requires of you are of course diplomatic ones with other players, AI players, from the early introductions through to sending an envoy and supporting a war, which will increase the war weariness on the foe, on the opponent, not just for a war that you are involved in, but also... Co to jest pokazane? Pomóż Ashoce, World Renouncer, support Amina. I co, i będziemy mieli potem wybory tylko A albo B. So as you can see, just the one that is completely foreign, you can be that foreign power interfering in a foreign conflict. There are also loads of nefarious actions, probably more to be revealed later in the game, hindering civic study, hindering their agriculture, or the more simple denouncement, which I note up here can also potentially be counteracted with a positive endeavor, like reconciliation, or... Dobra, ale żeby nie było za słodko, nie mogę zdzierżyć, nawet jeżeli to jest early build. Jezu, ja mam nadzieję, że to jest po prostu wczesny build i oni to wszystko poprawią. No, user interface tutaj wygląda po prostu tragicznie, obrzydliwie, wstrętnie, paskudnie. No popatrzcie, bo tu moja kamera zasłania. Zobaczcie to gówno, nie? No jak to wygląda? Jak jakiś, nie wiem, bolt, fireball nawet to nie jest, tylko z jakiejś, kurde, mag w gierce 2D pikselowatej, nie? No okropne. An exchange of culture or food or other resources. I think that the system will likely be much better than we've seen in previous Civ games. At least from my limited hands-on with it, it feels good. Also, maybe potentially abusable. Again, going back to that suzerain thing, I was able to print out a lot of free units from the nearby city-state. Units that I couldn't even train because I'd focused on a completely different area of the tech tree. So there's opportunity here to truly build that the spiffing Brit perfectly balanced game kind of gameplay, I think, through influence. Speaking of gameplay, the Civ team will be revealing Exploration Age gameplay this week. If you're watching this video around the time of recording, within 1 or 2 days, you'll be able to watch it live. No. And of course, 7 listopada, pamiętajcie, że jest live stream Firaxisu i będą mówili o epoce eksploracji. Tak, bo oni jeszcze w sumie nic nie wiemy. Czyli będziemy mieli epokę eksploracji, a potem będziemy mieli jeszcze jeden, pewnie stream lub dwa przed premierą i będzie to o tej Modern Age. No. Jeżeli chodzi o ten film i o te informacje, no to te City States jak najbardziej na plus, ale i tak obawiam się, że to nie będzie aż tak kolorowo, bo na papierze może się wydawać, że to będzie jakieś rozbudowane, skomplikowane, a w rzeczywistości może być z tym różnie. No niemniej czekamy na dalsze info. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Zostawcie kciuk lub łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie lubicie, żeby ten kanał rozrósł się jak inne tego typu i był tak samo duży. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.